Teraz, gdy Twoja prezentacja jest już gotowa, warto byłoby komuś ją pokazać i w tym celu należałoby ją albo pobrać, albo udostępnić, albo w jakiś sposób sprawić, że będzie można ją prezentować bezpośrednio na ekranie komputera czy rzutnika. I pokażę Tobie w tej lekcji właśnie, w jaki sposób wykonać poszczególne te elementy. Po kliknięciu tutaj w prawym górnym rogu w tę strzałkę rozwinie się menu, gdzie będziemy właśnie mogli dokonać naszego wyboru. Po pierwsze, możemy naszą prezentację pobrać na dysk. Klikamy więc Pobierz i jedyne co musimy zrobić, to wybrać format. Jeśli oczywiście wybierzemy PNG, JPG lub PDF, który tutaj jest sugerowany, wszystkie nasze elementy dynamiczne przemienią się na statyczne, ponieważ PDF nie umożliwia odtwarzania właśnie takich animacji. Natomiast no, nie polecam wybierania film czy GIF, ponieważ nie będziesz nikomu wysyłał prezentacji w formie filmu. Tak więc tutaj sugerowany PDF, jeśli to wybierzesz, zostaniesz tylko jeszcze poproszony o strony, czyli które konkretnie strony chciałbyś pobrać. Oczywiście klikasz wszystkie strony, tutaj 1.7, gotowe i po kliknięciu Pobierz system automatycznie zacznie generować Twoją prezentację, po czym pobierze ją na Twój dysk. Drugą możliwością jest udostępnienie takiej prezentacji i klikasz Udostępnij łącze. W tym momencie Canva stworzy dla Ciebie taki specjalny link, wystarczy, że go skopiujesz i wyślesz komuś za pośrednictwem poczty elektronicznej, Messengera, czy po prostu w jakikolwiek inny sposób go przekażesz. I każda osoba, która będzie posiadała to łącze, będzie mogła ten projekt wyświetlić. Logowanie do Canvy nie jest wymagane, tak więc tutaj pamiętaj, że jeśli będziesz tworzył prezentację z jakimiś wrażliwymi danymi, aby raczej takiej prezentacji w ten sposób nie udostępniać. Jak to działa, już Tobie pokazuję. Klikniemy tutaj okno incognito i po kliknięciu właśnie ten link zostaniesz przeniesiony do takiego ekranu, gdzie prezentacja właśnie będzie wyświetlana. Wygląda to dokładnie w ten sposób. Prezentację taką będzie można kolejny raz udostępnić. Będzie można otworzyć sobie wszystkie miniatury właśnie w taki sposób, a także będzie można rozciągnąć na pełny ekran sterowanie za pomocą tych tutaj strzałek lub strzałkami na klawiaturze. Także bardzo fajna opcja właśnie udostępniania łącza. No i trzecią opcją, tą najbardziej ciekawą, jest opcja prezentacji, czyli od razu po kliknięciu tutaj lub wybraniu prezentacja, system zapyta nas, jakie chcemy style przejścia. Zwróć uwagę, jak one będą wyglądały. Jeśli klikniemy taki pokaż w takim układzie, tak to będzie wyglądało. Kafelki są bardzo fajne, wtedy przejścia wyglądają o właśnie w ten sposób i tak dalej. Możesz wybrać z siedmiu różnych przejść, z sześciu, plus ten brak różnych przejść. No i jaki ma być typ? Czy typ prezentacji ma być standardowy, przechodzenie dalej we własnym tempie i właśnie ten typ Tobie rekomenduje? Wtedy Ty sam za pośrednictwem strzałek czy kliknięcia myszy będziesz mógł przerzucać slajdy albo automatyczne odtwarzanie. Wtedy tutaj musisz tylko troszeczkę zjechać, jest to mało intuicyjne. Ustalasz liczbę sekund na slajd, czyli po 5 sekundach taki slajd zostanie przerzucony, albo widok prezentera. Też bardzo fajnie to działa. Zwróć uwagę, że jeśli bym kliknął teraz prezentacja, otworzy się również okno dla odbiorców, czyli to okno, które tutaj mi się otworzyło, właśnie to zostanie udostępnione odbiorcom, natomiast to jest okno prezentera i ja będę mógł widzieć, jakie slajdy są następne. No i kliknijmy więc prezentację standardową. Prezentacja. System właśnie wygenerował nam taką prezentację i za pośrednictwem właśnie tych strzałek, które przed chwilą się pojawiły na ekranie lub z klawiatury, mogę przerzucać kolejne slajdy i są one opatrzone takim bardzo fajnym efektem. I to już w taki sposób to działa. Tak więc, jak widzisz, Canva naprawdę postarała się, aby stworzenie prezentacji oraz jej sama właśnie prezentacja była naprawdę intuicyjna, szybka i prosta.